Cześć! Miło mi Cię powitać na moim kanale Make Things Happen Today. Cieszę się, że do mnie wpadłaś. Podobnie jak Ty, przeżywam obecnie jedną z najpiękniejszych chwil mojego życia. Mimo iż symptomy ciążowe nieraz dały mi w kość. Właśnie mój mały rozpycha się we wszystkie strony świata. Urwisek chyba z niego będzie. Już nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę i przytulę do mojego ciałka. Na samą myśl o tym, oczy same napełniają mi się łzami szczęścia. Ach, ta ciąża dostarcza mi tyle wzruszeń. Emocje przepływają przez moje ciało, umysł i duszę falami. Zalewają mnie całą. Niektórzy dzielą emocje na złe i dobre. Ja nie używam tego podziału. Emocje po prostu są i płyną, jak myśli. Wspierają nas lub nie wspierają. Ale to, jakie znaczenie im przypiszemy, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Radość dostarcza nam niesamowitą ilość pozytywnej energii. Ja wyobrażam sobie wówczas, jak miliony endorfin w naszym ciele skacze i cieszy się, tak jakby Polska gola Niemcom strzeliła. Radość jest niesamowicie wspierającym uczuciem. Uwielbiam ją czuć. Oprócz radości, ciąża, a raczej ciążowa burza hormonalna, dostarcza nam również lęku i smutku. Ale czy lęk i smutek potrafią być wspierającymi uczuciami? Moja odpowiedź brzmi: pewnie. Nasze lęki i smutek pojawiające się w trakcie ciąży zawierają w sobie niezwykle pozytywną wiadomość o nas samych. A brzmi ona następująco. Ja jestem mamą. Moje dziecko wybrało właśnie mnie na swoją mamę, więc jestem mamą idealną dla mojego dziecka. Moje lęki, zmartwienia i smutek są przejawem mojej miłości i troski o moje dziecko. Ja i moje dziecko zasługujemy na to, by czuć się bezpiecznie. W swojej niedoskonałości jestem doskonałym przykładem człowieka. Popełniam błędy i to jest normalne. Uczę się na błędach. Dzięki temu staję się lepszym człowiekiem. Moje dziecko też będzie popełniać błędy i to jest normalne. Wszyscy należymy do tego samego gatunku Homo sapiens. Jesteśmy równi. Nie ma nad ludzi. Ciało jest śmiertelne, ale dusza jest nieśmiertelna. Jestem odpowiedzialnym i świadomym rodzicem, dlatego nie żyję w świecie utopii, a w rzeczywistym. Ja kocham swoje dziecko. Zdrowie mojego dziecka jest dla mnie ważne. Moje zdrowie jest dla mnie ważne. Szczęśliwa mama
to szczęśliwe dziecko. Smutek jest uczuciem, którego wszyscy doświadczamy. Gdybym nie odczuwała smutku, to świadczyłoby o tym, że mi po prostu nie zależy. Nie zależy na dziecku, czy nie zależy na samej sobie. Niektórzy ludzie mogą mnie oceniać, ale większość dostrzega we mnie piękno. Ci, którzy mnie oceniają, stawiają samych siebie w złym świetle. Ja kocham siebie. Ja kocham moje dziecko. Moje dziecko zasługuje na miłość i szczęście. Ja zasługuję na miłość i szczęście. Jestem dobrą mamą. Jestem normalną mamą. Mam nadzieję, że to nagranie pomogło ukoić Twoje serce. Chcę, żebyś pamiętała, że Twoje myśli są tylko myślami. Nie zatrzymuj ich na siłę w sobie. Pozwól im płynąć. A jeśli zdarzy Ci się którąś negatywną myśl uchwycić na dłużej, przyjrzyj się niej i wyciągnij z niej to, co może być wspierające dla Ciebie. To, co jest prawdą o Tobie, a nie kłamstwem. Dziękuję, że byłaś tu teraz ze mną i spędziłaś ze mną swój czas. Ściskam Cię mocno i przesyłam moc miłości dla Ciebie i Twojego dziedziusia. Do usłyszenia już wkrótce. Kocham. Roxana. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz postawić mi kawę. Od niedawna jestem na Patronite. Link znajdziesz w opisie poniżej. Dzięki za Twoje wsparcie.